Jaka jest kondycja polskich sił zbrojnych? Myślę, że nie jest dobra. Wbrew propagandzie i sukcesów, o sukcesach, o których się mówi, jest kilka faktów świadczących, że mamy powody też do niepokoju. Pomimo ogromnego wzrostu techniki i jej ogromnej roli, czynnik ludzki, czyli żołnierz, jest jednak i pozostaje ciągle kluczowy. Myślę, tak ponury sposób mówiąc, a taka myśl mi przychodzi, że we wrześniu 1939 roku było komu walczyć, nie za bardzo było czym. Nie mieliśmy wojsk pancernych, lotnictwa. Dzisiaj oby, oby, oby nie postawić takiego pytania, czy nie jest odwrotnie, że będziemy mieli leopardy już zmodernizowane, karakale, F-16 mamy, drony, natomiast nie będzie, będzie czym, nie będzie komu. Nasza armia jednak, jak ktoś kąśliwie powiedział, ma więcej wozów niż Indian.